Jak mówimy o wprowadzaniu stylu demokratycznego, no to warto mieć taką świadomość, że są też inne style, które będą potrzebne. Bo ten styl demokratyczny, on się nie sprawdzi na przykład w sytuacjach kryzysowych, gdzie jest potrzebna szybka decyzja szefa. Jestem ogromną zwolenniczką koncepcji przywództwa sytuacyjnego Blancharda. Myślę, że to jest coś, co bardzo otwiera oczy na to, jak funkcjonuje zespół. No w takim kontekście bardziej biznesowym, to do tego demokratycznego stylu musi dorosnąć i szef, i jego zespół. O demokracji bezpośredniej zwykle, przynajmniej na tym kanale, mówimy w kontekście państwa czy samorządów, ale demokratyczna idea może sprawdzić się przecież nie tylko na ogólnokrajowo, ale także w grupach. Dzisiaj o to zapytam Agatę Brataniec, konsultantkę DISC D3, facilitatorkę oraz trenerkę biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy właśnie rozmawiać, czy demokracja bezpośrednia działa też w przedsiębiorstwach, w grupach i różnego rodzaju organizacjach. Jakbyś mogła mi właśnie powiedzieć, czy w grupach, w firmach, różnego rodzaju instytucjach jest możliwy w ogóle demokratyczny sposób zarządzania? Czy jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do tego, że mamy jednego lidera, jednego szefa? I czy ta demokracja sprawdza się właśnie nie tylko w państwach czy w samorządach, ale także w biznesie i NGO? Myślę, że teraz na rynku mamy różne modele zarządcze i ten styl demokratyczny zarządzania, on staje się coraz bardziej powszechny i powiedziałabym potrzebny. Ciągle też na rynku funkcjonują firmy, które są jakby po drugiej stronie jakby stylu zarządczego, są bardziej zarządzane autorytarnie, autokratywnie, przy czym nie chcę temu dawać takiego nacechowania negatywnego, bo to tak autorytaryzm bardzo negatywnie się kojarzy, ale rzeczywiście są takie modele, gdzie tej demokracji i takiego współuczestnictwa pracowników nie ma. A dlaczego mówię, że to jest potrzebne? Dlatego, że ta rzeczywistość biznesowa jest coraz bardziej i skomplikowana, i złożona. I już nie jest tak, a przynajmniej w wielu wypadkach nie jest tak, że szef ma wiedzę na każdy temat i ma odpowiedzi na każdy temat. Niby tego od szefów oczekujemy, a z drugiej strony jest tak, że to pracownicy są specjalistami w swoich dziedzinach. I jeżeli ich nie dopuszczamy do głosu, no to ucieka, tak bym powiedziała, albo traci się no, taka wartość, która płynie z ich wiedzy i z ich doświadczenia. Więc ten styl zarządzania demokratyczny, rozumiany jako współuczestniczenie, partycypacja pracowników w tworzeniu wizji firmy, idei, współdecydowania, no to myślę, że to jest odpowiedź teraz na współczesne wyzwania biznesu. A jakie zasady panują w takim razie w tych grupach, w biznesie, w przedsiębiorstwach, w którym obowiązuje ten demokratyczny styl zarządzania? To ja zacznę od pułapek, tak bym powiedziała. Czasami ta demokracja w stylu zarządczym rozumiana jest, że wszyscy wszystko mogą. No to tak nie, tak bym powiedziała. No bo jednak w większości organizacji potrzebna jest struktura. Mówię w większości, bo zaraz zrobię gwiazdkę do tego. Jest potrzebna struktura i hierarchia, więc nie chodzi o to, że teraz każdy będzie tam realizował swój plan, swoją wizję. No bo jest pytanie takie, no to do czego jest powołana organizacja? No jest powołana do realizacji celów, założeń, no też osiągania zazwyczaj, jeżeli mówimy o organizacjach biznesowych, zysków. A jeżeli mówimy o NGO-sach, no to o realizacji jakiejś idei społecznej. Natomiast taką nadrzędną zasadą tego stylu modelu demokratycznego zarządzania jest to,
że zespół, pracownicy współuczestniczą w tworzeniu czy to biznesu, czy organizacji pozarządowej i mają wpływ na decyzję. Czyli to nie jest tak, że ta decyzja spływa tylko z góry, ale też jest inicjatywa oddolna. Pracownicy mają prawo głosu, ich głos, ich pomysły, ich głos są brane pod uwagę. I też zmienia się trochę, tak bym powiedziała, środek ciężkości decyzji. Nie wszystko już spoczywa na szefie, menadżerze, liderze, ale jest też ta decyzyjność po stronie pracowników. No i teraz gwiazdka, o której wspomniałam. Są też organizacje tak zwane turkusowe. To ja bym powiedziała, to są takie wyższe stany wyższe. Organizacje, w których ta demokracja jest dużo bardziej zaawansowana, wprowadzona, bo to są organizacje, które zazwyczaj nie mają struktury, znaczy struktury takiej hierarchicznej, o to mi chodzi, gdzie jest ona bardzo wypłaszczona i gdzie decyzje zapadają rzeczywiście jako decyzje zespołu albo osób, które czują się kompetentne w danym zakresie. Jest tam też moim zdaniem, dużo większy poziom odpowiedzialności, no bo nie ma na kogo zwalić. Zazwyczaj za niepowodzenie zwalamy decyzję na szefa. No to w tamtych organizacjach nie bardzo jest na kogo zwalić. To jest takie ryzyko. Więc jakbym miała powiedzieć o zasadach, no to taką nadrzędną zasadą jest to, że no, traktujemy pracowników partnersko, traktujemy ich jako ludzi, którzy mają pomysły, mają wiedzę, mają doświadczenie i oni mogą kształtować tą firmę, tą organizację, mogą podejmować decyzje. Przy tych decyzjach warto też ustalić, no to jak one mają być podejmowane, no bo co to znaczy być odpowiedzialnym za decyzje. No i ja trochę zostawiam na marginesie te organizacje turkusowe, ponieważ myślę, że to jest na tyle wyjątkowe, że pewnie potrzebne by było osobne spotkanie na to. Natomiast w takich organizacjach, powiedziałabym, klasycznych, no myślę, że to jest taka przestrzeń, jak mówimy o zasadach, która wymaga mocnego doprecyzowania. No to na jaki model współpracy, podejmowania tych decyzji my się umawiamy? Chciałam dopytać o odpowiedzialność. Powiedziałaś, że to wpływa pozytywnie na takie poczucie odpowiedzialności, bo nie ma na kogo zwalić. Ale z drugiej strony, skoro nie ma tej osoby odpowiedzialnej, jednej konkretnej, to czy to nie wpływa na takie poczucie rozmycia odpowiedzialności, że skoro nikt nie jest odpowiedzialny konkretnie, no to właśnie nie ma kto potem być odpowiedzialny za te decyzje. Jak to wygląda w tych organizacjach, w których się zdecydowano na demokratyczny styl zarządzania? No myślę, że trafiłaś w punkt, bo to, o czym mówisz, jest takim, nie wiem, czy nazwałabym to zarzutem do tego demokratycznego stylu zarządzania, ale taką cechą, która jest pokazywana jako jakieś ryzyko, słabość, że rzeczywiście jest tak, że no jak wszyscy są odpowiedzialni, to nikt nie jest odpowiedzialny. I mamy tutaj takie dwie opozycje. Z jednej strony właśnie takie ryzyko rozmycia odpowiedzialności, z drugiej strony ta możliwość wpływania, takiego kreowania, współtworzenia, a przynajmniej możliwość wypowiedzenia się, no wpływa na motywację. Teraz no mówi się, no w sumie już od lat, to nie jest jakaś super nowa teoria, ale że są takie trzy czynniki motywacji: cel, autonomia, mistrzostwo. Cel, czyli wiemy, do czego dążymy, autonomia, rozumiana właśnie w tej perspektywie demokratycznej, że ja mogę kreować też moje stanowisko, moją rolę, moje miejsce pracy. No i mistrzostwo, czyli doskonale się rozwijam się w moim obszarze. Więc no ważne jest, żeby gdzieś to wypośrodkować, prawda? Czyli nie robimy takiego modelu, no to każdy robi to, co chce. Z drugiej strony, no taki styl, że tylko szef wie najlepiej i mówi innym, co mają robić, no to się już coraz mniej sprawdza. No i jak pytamy o zasady, no to ważne jest to, żeby się zakontraktować. Zakontraktować, czyli uzgodnić to, na czym polega odpowiedzialność szefa. No oczywiście szefom płaci się
więcej albo dużo, właśnie dlatego, że na nich ta odpowiedzialność dosyć wysoka spoczywa za wyniki zazwyczaj i za zespół. Ale żeby to też było transparentne dla zespołu, to za co konkretnie szef odpowiada, ale też jaka jest odpowiedzialność po stronie zespołu i jaka jest odpowiedzialność po stronie każdego z członków zespołu. No i co to znaczy? Po czym my poznamy, że jesteśmy odpowiedzialni albo nieodpowiedzialni, tak? To jakie są te kryteria i co nas spotka, jeżeli coś nie wyjdzie, tak? Jeżeli podejmiemy złe decyzje, no to co wtedy? I dopiero na takich fundamentach można zacząć rozmawiać o demokracji, bo pierwsze pytanie, które ludzie zadają, no to jest takie, no a co jak nie wyjdzie, tak? A co jeżeli popełnię błąd? A jeżeli podejmę złą decyzję? No i oczywiście konsekwencje zależą od skali decyzji i wpływu na organizację. Natomiast ludzie muszą to wiedzieć. Jeżeli tego nie wiedzą, albo potem konsekwencje są tak naprawdę nieadekwatne do sytuacji, no to oni się wycofują. I to wycofują się, powiedziałabym, nawet nie do pozycji startowej, tylko jest taki regres. W sensie pojawia się strach, no to ja stwierdzam, to ja już się nie zaangażuję, nie? W ogóle już koniec. Więc myślę, że to jest ważne. Ważne jest też to i to z mojej takiej obserwacji i pracy z różnymi zespołami jest trudne, bo chyba rzadko o tym się rozmawia w firmach. To jest zrobienie takiej listy, no to jakie decyzje my podejmujemy na co dzień, jakie decyzje powinny być w gestii szefa, jakie mogą być w gestii zespołu. I to mogą być takie rzeczy, wydaje się banalne, ale na przykład, no to gdzie idziemy na kolację świąteczną? Albo kto decyduje o doborze technologii, w której pracujemy? Albo, nie wiem, kto podejmuje decyzję, ile razy w tygodniu są spotkania zespołu? Raz, czy może potrzebujemy częściej? Kto o tym decyduje? I wtedy też ustalenie, no właśnie, czy to szef, czy to zespół, a może potrzebujemy to przegadać, więc jest cała taka, cała skala sposobów, gdzie ten ciężar decyzyjny się przenosi. I tu od razu taki protip dla osób, które szukają sposobów, jak to sobie uporządkować. Jest takie bardzo fajne narzędzie. Narzędzie z obszaru Management 3.0. To są w ogóle bezpłatne narzędzia, więc polecam odwiedzić stronę. Nie mam żadnego interesu w tym, żeby ją reklamować. Nazywa się Delegation Poker. Bardzo polecam. Ono jest dostępne w kilku językach, jest też po polsku i bardzo pomaga uporządkować właśnie ten proces decyzyjny i też takie dorastanie do tej demokracji, bo ja mam taką koncepcję, że do demokracji się dorasta. To myślę, że bardzo piękna koncepcja w takim razie z tym dorastaniem do demokracji. To się myślę też łączy z wieloma rozmowami, które ja tutaj przeprowadziłam o tym, że partycypacja, edukacja demokratyczna są bardzo ważne już od tych najmłodszych lat. To podkreślały zwłaszcza osoby młode, które już mają za sobą jakieś doświadczenie w organizacjach pozarządowych, czy takie większe partycypacyjne niż tylko pójście na wybory. Że takie umożliwienie im współdecydowania, działania na tym etapie nawet nastoletnim, kiedy jeszcze nie byli pełnoletni, bardzo się teraz przekłada na to ich życie już jako osób młodych, dorosłych. No, myślę, że coś w tym jest i też bo to jest takie, że jak to powiedzieć, że no nie jesteśmy w stanie zacząć z jakiegoś takiego wysokiego C z tą demokracją, tak bym powiedziała. I to jest zarówno po stronie szefa, i po stronie pracowników. I to moim zdaniem nie ma znaczenia, czy jesteśmy w organizacji pozarządowej, czy w firmie takiej stricte biznesowej, bo organizacje pozarządowe też mają swoją strukturę. To nie tak czasami jest takie wyobrażenie, że to jest taka grupa ludzi, która sobie coś robi. No już coraz rzadziej bym powiedziała. I sobie myślę, że właśnie to jest taka, no najlepsza jest zawsze metoda małych kroków, czyli takie próbujemy, jak się w tym sprawdzamy.
No, w takim kontekście bardziej biznesowym, to do tego demokratycznego stylu musi dorosnąć i szef, i jego zespół. Fajnie, jak to się dzieje razem, bo jest łatwiej. Natomiast, bo po stronie szefa to jest takie pytanie, na ile ja ufam moim ludziom? I na to odpowiedź wcale nie jest oczywista. Na ile jestem gotowa, gotowy, żeby wziąć pod uwagę ich zdanie, znaczy w ogóle, żeby najpierw zapytać o to zdanie, a potem, czy ja jestem gotowa brać je pod uwagę, czy ciągle jestem przy tym takiej postawie, że jestem szefem, to ja mam rację, ja tu rządzę. No i z drugiej strony jest zespół. Czy zespół jest gotowy się angażować? Czy mamy takie postawy w zespole, że my chcemy to współtworzyć? Czy trochę robimy swoje i umywamy ręce i w ogóle nic nas nie interesuje? To też będzie zależało w ogóle od stażu pracy zespołu i szefa, od kompetencji, od poziomu motywacji, zaangażowania. Więc no, ja bym powiedziała, że tą demokrację się tak stopniowo buduje. I jak mówisz też właśnie o tych przykładach osób, które jakoś wcześniej się angażowały społecznie, no to myślę też, że to jest tak, że one miały wcześniej możliwość doświadczenia, no to jak to działa w praktyce. I każdy sobie wtedy też, nie wiem, weryfikuje, podoba mi się, to nie podoba. To jest to, o co mi chodzi, albo to nie jest to, o co mi chodzi. To przynosi takie efekty, jakbym chciała, albo nie. Więc myślę, że te doświadczenia z takiego zaangażowania społecznego spokojnie można przenosić do firm. I w drugą stronę, te doświadczenia z firm, które są bardziej biznesowe, pewnie nastawione na zyski, też można przenosić na ten grunt społeczny, no bo tam też są cele i też są jakieś mierniki, do których się dąży. Mówisz tak naprawdę o tym, że nie da się tak od razu wejść na to wysokie C, jak powiedziałaś. Jak w takim razie tak krok po kroku wprowadzać demokratyczny styl zarządzania? Od czego należy zacząć? Na co zwrócić uwagę, jeśli w tym momencie albo w naszej organizacji, w naszej firmie nie mamy takiego stylu zarządzania, albo jeśli wydaje nam się, że mamy, ale on może gdzieś szwankować? To jest trudne pytanie. Bo ja bym zaczęła tak naprawdę od szefa i od takiej rzeczywiście, żeby szef zrobił sobie taki trochę rachunek sumienia, na ile słucham ludzi, na ile nie słucham. I to nie chodzi, żeby to potem ocenić czarno-biało. Słucham, to znaczy jestem dobrym szefem, nie słucham, to jestem złym szefem. W ogóle nie o to chodzi. Tylko chodzi o takie, to co sprawia, że ja tych ludzi słucham i biorę to pod uwagę, a co sprawia, że nie. I to jest ten punkt wyjścia. Potem znowu jestem ciągle po stronie szefa. Ja jestem ogromną zwolenniczką koncepcji przywództwa sytuacyjnego Blancharda. Myślę, że to jest coś, co bardzo otwiera oczy na to, jak funkcjonuje zespół. I też dostosowywanie swojego stylu zarządzania do poziomu rozwoju zawodowego pracowników i też takiej ich dojrzałości zawodowej. Czyli trochę to porównam do sytuacji z dziećmi. Jeżeli mamy małe dziecko, no to nie pozwalamy mu decydować o domowym budżecie, tak? Ale przecież jest demokracja. No nie. I trochę tak jest z pracownikiem, który na przykład zaczyna swoją karierę zawodową albo jest nowy w roli. No to nie damy mu do podejmowania jakichś hiperważnych decyzji, tylko dlatego, że właśnie chcemy być teraz demokratycznym szefem. No bo to jest krótka droga do porażki, bo ten człowiek tego nie dźwignie, nie ma takich kompetencji. Ale takie przygotowywanie sukcesywnie kogoś, takie zwiększanie pola jego wpływu. No to jest taka droga. Ja bym powiedziała, że to jest takie sukcesywnie otwieranie kolejnych drzwi, ale z takim uwzględnieniem, no to jaki jest poziom rozwoju zawodowego tej osoby, staż, doświadczenie. Więc to byłby drugi etap po tym pytaniu, ale też jest takie pytanie do zespołu, czy wy tak chcecie w ogóle, czy wy chcecie współuczestniczyć, chcecie brać udział, chcecie mieć wpływ. No bo jeżeli ludzie powiedzą, że nie,
a ja im będę ciągle oddawać ten wpływ, no to powstanie taka dziura organizacyjna, gdzie nie będą podejmowane decyzje albo będą podejmowane złe decyzje. Więc to jest też takie zakontraktowanie się z zespołem, no chcemy czy nie chcemy i co z tego wyniknie. No i ustalenie tych jasnych kryteriów, to jakie decyzje są po stronie szefa, jakie są po stronie zespołu, jakie podejmujemy wspólnie. No i co się stanie, jeżeli one będą złe? Czy są jakieś konsekwencje tego, od takich konsekwencji organizacyjnych przez takie konsekwencje też personalne? Ja nie mówię tam od razu, żeby kogoś zwalniać, natomiast no co się stanie? Pewnie konsekwencje jakieś muszą być, tylko no ten zespół musi wiedzieć jakie. Bo jeżeli on nie będzie tego wiedzieć, no to powoduje strasznie dużą spinę i jest szalenie blokujące, a potem z kolei jest takie poczucie niesprawiedliwości. No a potem powiedziałabym, to chyba już piąty krok liczę teraz, powiedziałabym, że to jest sprawdzanie po wynikach, tak? To jak nam idzie, czyli czy potrafimy rozmawiać razem, czy potrafimy się dogadywać, czy podejmujemy lepsze decyzje w ten sposób, czy wręcz przeciwnie, więc też takie sukcesywne monitorowanie no tego, jak to wpływa na naszą organizację. Myślę też, że to, co jest ważne, to to, że ten styl demokratyczny nie jest dobry na wszystko, w sensie to nie jest lek na całe zło i to nie jest tak, że będziemy go stosować zawsze. Więc też, jak mówimy o wprowadzaniu stylu demokratycznego, no to warto mieć taką świadomość, że są też inne style, które będą potrzebne. Bo ten styl demokratyczny, on się nie sprawdzi na przykład w sytuacjach kryzysowych, gdzie jest potrzebna szybka decyzja szefa i nie zawsze jest czas na przedyskutowanie tego z zespołem, że jest potrzebna jakaś decyzja, czas ją potem weryfikuje, ale jest potrzebna decyzja. Więc też taka świadomość, że ten styl demokratyczny jest jednym z narzędzi zarządczych, a niekoniecznie jest odpowiedzią na wszystko. Trochę ubiegłaś moje kolejne pytanie, bo chciałam się zapytać o to, czy właśnie ten styl demokratyczny sprawdzi się w każdym biznesie, czy nie? A ty mówisz tu o tym, że to implementowanie części jakby się by sprawdziło, ale są sytuacje, w których się nie sprawdzi ten styl demokratyczny. Czy zatem są w ogóle jakieś organizacje, przedsiębiorstwa, w których w ogóle ten styl demokratyczny by się nie sprawdził? Czy te jego elementy mają na tyle dużo zalet, że można to implementować właśnie do każdego przedsiębiorstwa, do każdej instytucji? Zastanawiam się, czy potrafię wskazać jakieś branże, w których to się nie sprawdza. Chyba tak nie umiem na to odpowiedzieć, chociaż pewno by to można by poszukać, no bo zastanawiam się, nie wiem, myślę o jakichś zaawansowanych liniach produkcyjnych. No to tam są pewne standardy i procedury, których trzeba przestrzegać. No mało tam miejsca na jakąś swoją wizję. Ale z kolei nawet w takich firmach jest dużo wprowadzanych usprawnień, które wynikają z inicjatywy pracowników. Więc też ten wpływ pracownika jest. Ja bym raczej pomyślała o tym, w jakich sytuacjach się da taki styl wprowadzić, a w jakich może niekoniecznie się da albo nie warto. I też taka kolejna perspektywa, to zwróciłabym uwagę w ogóle na kulturę organizacyjną danej firmy. Są firmy, w których ta kultura organizacyjna ma takie uwarunkowania, powiedziałabym, historyczne, gdzie zarządza się tak w cudzysłowie, bym powiedziała, po staremu, czyli jednak tam jest taka mocno zarysowana struktura, jest bardzo hierarchiczna, no i to jest jakby tak przekazywane kolejnym pracownikom, że to szef ma rację, on podejmuje decyzję, wy macie tutaj małe żuczki, robić tylko to, co ja wam powiem. No i tak jest, nie? I tak myślę, co by się musiało stać, żeby tam było więcej takiego wpływu demokracji. No to dwie strony muszą nad sobą popracować, zarówno szef,
I to jest ogromna zmiana dla takich szefów, którzy byli przyzwyczajeni do kompletnie innego stylu, ale też pracownicy, bo oni z jakiegoś powodu się godzą na taki styl autokratyczny. Być może jest im dobrze, bo jest mniejsza odpowiedzialność, robią swoje, jakby nie ma takiej potrzeby, żeby więcej z siebie dawać. I ja nie chcę znowu tego wartościować. Czy to dobrze, czy to źle, to są po prostu pewne mechanizmy, które zachodzą. Więc tutaj z tą demokracją jest trudniej, bo to jest pewien taki sposób myślenia, sposób funkcjonowania, który jest bardzo hierarchiczny. Co oczywiście nie znaczy, że tego się nie da zmienić. Dużo łatwiej jest w organizacjach, które nie mają też tego kontekstu takiego historycznego, albo są dużo bardziej otwarte na zmiany, o, tak bym powiedziała, gdzie one bardzo podążają za rynkiem, muszą się do niego dostosowywać. No one, jeżeli będą zarządzane autokratycznie, chciałam zaryzykować słowo, to zginą. No nie, no pewno tak nie będzie. Ale jest duże ryzyko, że ten jeden szef on nie uwzględni wszystkiego, co się dzieje na rynku, no bo nie ma takiej ludzkiej możliwości. Więc tutaj ta demokracja jest potrzebna i jest ogromna potrzeba tego wkładu pracowników. Więc tak bym na to popatrzyła bardziej perspektywą kultury organizacyjnej niż jakimś profilem działalności. I myślę sobie jeszcze no właśnie o takich sytuacjach, kiedy demokracja nie, no to często w sytuacjach kryzysowych, gdzie po prostu to szef musi podjąć decyzję i powiedzieć, robimy tak, trochę czy się wam podoba, czy się nie podoba, ale biorę tą decyzję na siebie. Z drugiej strony są też nawet nie tyle badania, co różne przykłady sytuacji, gdzie decyzja jednostronna to w ogóle nie jest odpowiedź na kryzys. Czyli gdzie nawet w kryzysie jest potrzeba tego, żeby bardzo przeanalizować sytuację. Ja nie wiem, czy nazwałbym to demokracją, ale na pewno jest potrzebny wkład taki z różnych perspektyw, różnych doświadczeń. Im bardziej różnorodne, tym lepsze, żeby móc podjąć dobrą decyzję. No więc myślę, że trochę jest też w tym takiej intuicji potrzebnej, ale też takiej umiejętności oceniania ryzyka, ryzyka sytuacji, ryzyka związanego z tym, czy ja podejmuję tę decyzję sama, czy decyduję się ją podjąć z zespołem. A czy takie wprowadzanie demokratycznego stylu zarządzania w konkretnej grupie, biznesie, przedsiębiorstwie przełoży się także na większe zainteresowanie partycypacją społeczeństwem obywatelskim czy demokracją poza? Czyli na przykład jeśli pracujemy w dwóch miejscach, będziemy chcieli, żeby ten styl był w większej liczbie, albo jeśli pracujemy w firmie, w której jest ten demokratyczny styl zarządzania, chętniej będziemy dołączali do trzeciego sektora. Myślę, ciekawe to jest, bo zastanawiam się teraz, co ludźmi kieruje i w którą stronę to działa, bo myślę rzeczywiście, że jak ktoś doświadczył już takiego stylu partycypacyjnego, demokratycznego, to myślę, że on będzie go chciał więcej. Bo trochę będzie to dla niego takie, nie wiem, oczywiste, że tak jest. Tak, ja nie wiem, czy są jakieś badania, które to potwierdzają, ale wydaje mi się, że to tak działa z poziomu postaw. Natomiast jeżeli ktoś pracuje w takiej organizacji, która jest taka mocno zhierarchizowana, to być może jest tak, że on będzie szukał gdzie indziej jakichś form zaangażowania, gdzie będzie więcej tej wolności, takiej przestrzeni. A być może, mówię tutaj, że będzie szukał innych form zaangażowania, myśląc o jakiejś działalności w organizacjach pozarządowych. A czasami ludzie mają dość i po prostu szukają innej pracy, gdzie będzie więcej wolności, ale są też tacy, którym to odpowiada. Więc chyba nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi na twoje pytanie. Ja bym to gdzie indziej szukała źródeł tego,
bo to jest bardziej pytanie o motywację ludzi i o ich system wartości. Bo jeżeli dla kogoś rzeczywiście wolność, współtworzenie, współdecydowanie, kreowanie, kształtowanie jakiegoś środowiska jest ważne, to prawdopodobnie on nie będzie też szukać pracy, ona, w organizacji, która jest hierarchiczna. Bo z założenia się tam nie bardzo odnajdzie, że to będzie takie dla niego zbyt duszne. I to wynika bardzo z takiej wewnętrznej potrzeby, to co ja chcę od pracy, od życia. Z drugiej strony może być tak, że nie ma wyboru i się po prostu dostosuje, tak? No, jakby nie zawsze mamy taki stuprocentowy wybór, co chcemy robić. Więc myślę, że raczej bym szukała źródeł tego w motywacjach i w systemie wartości i tego, gdzie ktoś go chce realizować, bo ja też znam wiele osób, które sobie to rozdzielają. Czyli nie mają w ogóle w pracy takiej potrzeby realizowania tam swoich wartości. Dla nich praca jest miejscem, gdzie zarabiają pieniądze i to im pozwala żyć po swojemu. No i okej, nie? Też tego jakoś nie wartościuje. Ale oni w ogóle nie szukają tej demokracji w pracy. Ale to są też osoby, które z kolei gdzieś na zewnątrz, poza pracą, dużo się angażują w życie społeczne. Tylko po prostu praca jest dla nich takim wycinkiem rzeczywistości. Ma im przynieść pieniądze, koniec, kropka. No a są takie osoby z kolei, które potrzebują takiego wpływu też w środowisku pracy. Więc chyba trudno tutaj tak jednoznacznie na to odpowiedzieć. To jest dla mnie takie pytanie, czego ludzie szukają w życiu. I gdzie to chcą realizować, o, tak bym powiedziała. Myślę, że kończymy w takim razie tak bardzo filozoficznie No bardzo. naszą rozmowę. Mam nadzieję, że osoby, które nas oglądają, słuchają, będą czerpały też inspirację z tego, co tutaj przedstawiłaś, i może kogoś to zachęci do wdrożenia w miejscu, w którym pracuje, jeśli ma taką możliwość, i próbowania demokratycznego stylu zarządzania. A jeśli już ktoś działa w organizacji czy biznesie, w którym taki styl zarządzania jest, to że będzie właśnie chciał może w jakiś sposób to korygować i się zastanowi, jakie są plusy, jakie są minusy w konkretnej sytuacji. No, ja polecam, tak bym powiedziała, jeżeli mogę, dwa słowa na koniec. Myślę, że to jest taka przestrzeń na odkrywanie też potencjału ludzi i dużo firmy mogą zyskać też i organizacje pozarządowe. Włączając tych ludzi, to też buduje takie poczucie, przynależności, zaangażowania, więc myślę, że warto. Też myślę, że tak, mogę tutaj mówić nie na podstawie jakichś badań, ale swojego doświadczenia, i wiem, że osobiście mi się bardziej chce, jak czuję, że mam większą jakby możliwość decydowania o tym, co robię, a nie tylko są mi wydawane jakieś polecenia. Dokładnie tak jest. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj w takim duecie dwóch Agat, Agata Brataniec i Agata Kępa. I zapraszam Was do subskrybowania i obserwowania kanału lub bezpośrednio. Dziękuję za zaproszenie.